Mi się już nie chce gadać. Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV, powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jaszek. Zaczynamy od najważniejszego wydarzenia ostatniego weekendu, półfinały PLFA 2. No, dwie drużyny wywalczyły awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak jest. Warsaw Dukes i... No i Wrocław Outlaws oczywiście. Tak jest. Jak to widzisz, Chris? No, jestem bardzo szczęśliwy i dumny z drużyny, że udało nam się osiągnąć ten plan minimum jak na razie. Tak? No, były już szampany, to plan minimum, ale też dla mnie był po prostu plan, tak? Naszym celem w tym roku był awans, dlatego ja podkreślałem przed tym meczem, to jest nasz najważniejszy mecz w sezonie, bo tutaj mistrzostwo PLFA 2 to jest wisienka na torcie. To my nie będziemy się tytułować jak Warsaw Spartans mistrzem Polski po tym, jak wygramy PLFA 2. Bo byłoby to nie w porządku wobec Gdynia Seahawks i w ogóle całej top ligi. Mhm. Ale tak naprawdę ten mecz był tym meczem decydującym. To był nasze być albo nie być, bo gdybyśmy przegrali to spotkanie, no to albo baraż, albo po przegranym barażu moglibyśmy się znowu kisić przez kolejne 6 miesięcy w PLFA 2. Tak. Tak, ale udało się. Długi sezon już dochodzi powoli do końca. Ten plan osiągnięty, przechodzimy do PLFA 1. Mecz był dość ciężki, nie był taki łatwy mecz, tak jak ostatnio. Tak, mecz był wyrównany, chociaż pierwszy drive tego nie wskazywał. Pierwsze dwa drive'y tak naprawdę nasze w ofensywie i defensywie pokazywały, że ten mecz będzie tak, że będzie dosyć łatwy, bo jechaliśmy tak naprawdę 10 yardów w każdej zagrywce, mhm, bez żadnych problemów. Później dosyć szybko zatrzymaliśmy Lionsów, później nam się coś zacięło. Field goal, później kilka nieudanych field goali, to dla mnie niezrozumiałe, jak nasz znakomity, ekskluzywny kicker, który ma być lepszy od Pańczyszyna, nie trafił tych field goali. Coś było, nie wiem, czy dlatego, że było zimno, czy co, ale offense miał off day, po prostu nie chodziło to tak jak zwykle. Tak, druga i trzecia kwarta były dosyć ciche. Zresztą tak naprawdę no, offense chodził, dochodził do red zone'u i tam przychodził moment zacięcia, tak. Więc my się trochę poruszaliśmy, ja nawet tak patrzyłem na ten time of possession, to Lions prawie w ogóle piłki nie posiadali. My jednak cały czas marszowaliśmy, a oni jak wchodzili, to długo na tym boisku nie byli. Tak. Grali na Nelipa, Nelip jest genialny, Nelip powinien grać w top lidze, Nelip powinien grać w kadrze Polski, bo to jest tego kalibru zawodnik. Może brakuje mu lekkiego coachingu jeszcze, żeby rzeczywiście w tej kadrze zaistnieć, ale ma taki zestaw umiejętności, który jest nie do wyuczenia, tak? Więc wydaje mi się, że przed tym zawodnikiem świetlana przyszłość. A wiem, o czym mówię, bo sami mamy świetnych receiverów. Tak, no i mamy nadzieję, że Gliwice wygrają w barażach, teraz też przejdą do PLFA. Tak, mają mecz z Crusaders z Warszawa, to jest ciężki przeciwnik tak naprawdę, wydaje mi się, że dużo cięższy niż Tytani i Lublin. Tak na marginesie chodzą plotki, że Tytani i Lublin będą mieli problemy z wystawieniem składu na baraż, tak? Podobno trenują w bardzo małym gronie i będą mieli dobierany skład na baraż, więc przed Dragons duże wyzwanie, ale też wielka szansa. No. A drugi mecz, Warsaw Dukes i Zielona Góra? Właśnie, Dragons. Dragons przegrali z Dukes. Przegrali wyraźnie, chociaż zdobyli dużo punktów. To był high scoring game. Aczkolwiek ani przez moment nie zagrozili Dukesom. To był mecz w pełnej kontroli przez Dukesów. Drugi mecz na quarterbacku w wykonaniu Reginalda Lee Harrisa. Radzi sobie tam coraz lepiej. Mam to szczęście, że oglądałem mecz poprzedni, już jako że skautujemy przeciwnika i wydaje mi się, że Lee Harris jest niebezpiecznym rozgrywającym, może pobiec, może rzucić. Trzeba będzie uważać. Na pewno. Natomiast w meczu z Zielona Góra Dragons zabrakło w składzie Gliwic, nie Gliwic, tylko Dukesów, reprezentanta Polski. Bartek Roth, ich kluczowy skrzydłowy, nie grał w tym spotkaniu ze względu na to, że był w Pardubicach z naszą kadrą. No i teraz mamy to, o czym mówiliśmy już od paru tygodni, ten finał Warsaw Dukes, Wrocław Outlaws. Numer jeden offense, numer jeden defense versus numer dwa offense i numer dwa defense o mistrzostwo. Przez moment myślałem, że płynnie przejdziemy do kadry, ale skoro chcesz zostać w PLFA 2, zostajmy tutaj w tej klasie rozgrywkowej. No co mogę powiedzieć?
24 w sobotę rozegra się wielki mecz. W ogóle to będzie świetny futbolowy weekend we Wrocławiu, ale o tym później. Wygra lepszy. Mistrzostwo jest wisienką na torcie. Ja wierzę w naszą drużynę. Wierzę, że teraz, jak już jesteśmy w PLF A1, będziemy grali swobodnie, spokojnie i to się przełoży na to, że ofensywa nie będzie się zacinała w kluczowych momentach. A naszą defensywę jestem spokojny, bo nie straciła punktów od ilu kwart? 15. 15 kwart bez straconych punktów. To w ogóle Reginald, powodzenia. No to skoro wspomniałeś o kadrze, kadra grała w Czechach, przegrali 14-7, ale to był bardzo też ostry, zacięty mecz. Bardzo wyrównany, ten mecz też miałem okazję oglądać, co prawda trochę na kacu, ale dało radę. No to był mecz bardzo wyrównany, co mnie osobiście zaskoczyło i zresztą większość osób, które są uważane za jakichś ekspertów w polskim futbolu, zaskoczyło tak postawa pozytywna. Było 0-0, nie? Tak, Czesi są znacznie na wyższym poziomie rozwojowym, futbolowym, albo byli w zasadzie, niż Polska. Wie to każdy, kto grał w czeskiej lidze, kto zbierał tam srogie baty, każdy, kto grał w europejskich pucharach, wie, że Czesi, a szczególnie Prague Black Panthers, jest na zupełnie innym poziomie niż PLFA, niż Top Liga. A tu proszę, kadra poskładana, dobrze wytrenowana, dobre kempy, dużo pieniędzy teraz zostało zainwestowanych z tego miliona dotacji z Ministerstwa Sportu i kadra hula, kadra naprawdę fajnie działa. I Babs wrócił. Babs wrócił na ten mecz. No moim zdaniem no tam zaliczył parę pancake'ów, ale no, ofensywny liniowy nie wygrywa meczy, tak? Nam potrzeba tam było tak naprawdę dobrego running backa, może jakiegoś dobrego tight enda, żeby tą grę pociągnąć, żeby te drive'y były składne, żeby ta piłka była przemieszczona. Zresztą ja tutaj się powtarzam tak naprawdę to, co już zostało powiedziane wcześniej o tym meczu, bo to już jest, to było oczywiste, to było widać gołym okiem nawet dla laika. Czego nie było widać gołym okiem dla laika, to ten touchdown na samym końcu. Tak. Touchdown albo nie touchdown. Ty nie lubisz tego przepisu, Des Bryant? Nie lubię. Nie lubię, ale to jeszcze raz, łapał trzy kroki, upadł. No powiem Ci tak, oglądałem to w zwolnionym tempie, zrobił 5 kroków z tą piłką, więc można było powiedzieć, że miał posiadanie. Nie wiem, czy dżaglował. Wydaje mi się, że nie dżaglował. Zwróciłem też uwagę na sędziego, który był najbliżej i widział, czy receiver dżaglował. Krzysztof Walentnowicz nie pokazał od razu sygnału, że jest to incomplete pass, więc moim zdaniem widział, że ten receiver nie dżaglował. Wydaje mi się, że mógł mieć wątpliwość, ile było kroków zrobionych. Być może pytał bocznego sędziego kolejnego, no i niestety została decyzja podjęta taka, jaka została podjęta. Moim zdaniem jest to decyzja błędna o tyle, że nawet jakby tego catcha nie było, to tego powinno się uznać dla dobra futbolu w Polsce, bo jednak awans na Mistrzostwa Europy mógłby nam dać kopa kolejnego, takiego jak finał narodowym, tak. Więc szczerze mówiąc, no to tutaj taka decyzja powinna być wręcz profutbolowa, tak? Touchdown, idziemy do domu, nawet jak zrobił pół kroku i lewą nogą był poza boiskiem. To byłoby dobre dla futbolu w Polsce i tak subiektywnie patrząc, no zaakceptowałbym takie wypaczenie sportowej rywalizacji dla tego wyższego celu, jakim jest nasze wspólne dobro, czyli rozwój futbolu w Polsce. Natomiast tak naprawdę decyzja została podjęta taka, jaka została podjęta. Sędziowie no, odmachali incomplete pass, ta piłka wypadła, tak? No, gdyby Tomek Dziedzic złapał tą piłkę i ją utrzymał do końca, to w ogóle byśmy tutaj nie dyskutowali. Tak. Szkoda, że takie coś nie miało miejsca, no bo tutaj dogrywka, może awans, może wygrana. I mówię, no, Mistrzostwa Europy mogłyby zrobić wielką robotę dla polskiego futbolu, niestety tego nie będzie. No 24 października mamy finał PLF A2 tu we Wrocławiu, ale to w ogóle będzie duży weekend futbolowy. Tak, udało nam się tak dogadać z Panthers, że robimy najpierw finał PLF A2, o 13:45 pierwszy mecz, finał PLF A2, później ceremonia wręczenia medali, prawdopodobnie nagród indywidualnych, nie wiem czy PLFA to zaplanowało, mam nadzieję, że będą nagrody indywidualne, bo nasi zawodnicy w tym roku zasłużyli jak nikt inny. Następnie o 17 zacznie się pierwszy mecz juniorski, chyba drugi mecz juniorski będzie tego samego dnia również. No i na drugi dzień z rana finał turnieju juniorskiego 11 i mecz o trzecie miejsce turnieju juniorskiego 11. Wszyscy juniorzy mają darmowy wstęp na finał PLF A2.
Więc mam nadzieję, że przyjadą wcześniej, żeby zobaczyć nasze spotkanie. Na pewno będzie na co patrzeć, to gwarantujemy, że pokażemy dobry futbol razem z Dukes, Dukes Up. No i tak naprawdę świetne wydarzenie i to wszystko na jednym boisku, nie musisz zmieniać linii, nie musisz brać tramwaju, żeby gdzieś jechać. Dwa dni dużego futbolu i to naprawdę najlepsze drużyny w Polsce będą na tym boisku. Z Wami kolejny futbolowy weekend w Ameryce. W sobotę mieliśmy NCAA, w niedzielę NFL. Zacznijmy od rozgrywek akademickich. No, NCAA bez większych niespodzianek w tym tygodniu. Ohio State, TCU, Baylor i Michigan State, pierwsza czwórka, wszyscy wygrali. Ohio State troszeczkę lepsze zwycięstwo niż normalnie. Michigan State też wygrali jednym touchdownem, to też troszeczkę blisko było. Baylor rozgromił swojego przeciwnika, na to TCU ledwo wygrali w ostatniej chwili z Kansas State, co spowodowało, że Baylor przeskoczył TCU w rankingu. Teraz Baylor jest numer 2, a nie TCU. No, nie spisał się twój czarny koń w tym tygodniu? No, rozmawialiśmy właśnie o tym czarnym koniu. Jeden z czarnych koń, bo był czarny koń, drugi czarny koń i czarny koń, pamiętasz? Ale ten jeden czarny koń, tak, no właśnie się nie spisał, dostał lanie od Michigan 38-0 i to był jeden upset to, w tym rankingu. To była ciekawa sytuacja, tam Jim Harbaugh był wściekły na sędziego w czwartej kwarcie, kiedy był wynik już 30-0 po meczu. On po prostu nie dawał spokoju sędziemu. Tak, on jest decyzję. Major intense, on w ogóle nie odpuszcza obojętnie, co by się nie działo. Natomiast no, nasz drugi Dark Horse Utah to spokojnie wygrał z Cal. Tutaj dobrze to poszło. Georgia znowu nie pokazała się z mocnej strony, bo przegrali z Tennessee, to też był mild upset. Oczywiście Notre Dame wygrał z Navy, to cieszy mnie to. Arizona też wygrała, nie jest top 25, ale wygrali 44-7 z Oregon State, to jest ważne. No i mieliśmy też minor upset troszeczkę wcześniej, gdzie USC przegrał z Washington, tak? No i po tym Steve Sarkisian bierze leave of absence, już go nie będzie przez chwilę, tak? Tak, były trener Washingtonu zresztą, no niestety zapadł na chorobę filipińską i chyba go nie zobaczymy już w tym sezonie. To jest no, chyba już injured reserve, trzeba się odwykować. Tak, no może tam jest miejsce dla Ciebie na head coacha po tym, co pokazałeś tu. No nie wiem, czy będzie ich na mnie stać tutaj. To jest zbyt odległa perspektywa, ta Kalifornia, nie, to nie dla mnie. Zobaczymy, no ale w mojej pierwszej czwórce na playoff pozostaje Ohio State, Baylor, TCU i Michigan State z Utah jako ten Dark Horse. Zgadzasz się? No jak w sobotę mamy NCAA, to znaczy, że w niedzielę mamy NFL. Jak Ci poszło fantasy football? No, tym razem tydzień będzie udany. Wygrałem mecze w obu moich kluczowych ligach. Widzę Dawida Białego, grałem z Robertem Rosołkiem. Przegrał w ten weekend i z Czechami, i ze mną. Pozdro Rosu. Mam w jednym widzę Toma Brady'ego, który zdemolował swoje Dallas. Tak. Dallas wszystko teraz się sypie. No, tak to jest. Quarterback poszedł, Des Bryant poszedł, Lance Dunbar poszedł. To już nawet nie kontroluję, co tam odpada z ich składu. I mam w drugiej lidze Carsona Palmera, który świetnie w tym roku gra, mnóstwo touchdownów i prowadzi Arizonę od zwycięstwa do zwycięstwa. Arizona bardzo dobrze wygląda, są bardzo mocni w tym roku. No, Carson Palmer zasłużył na pierścień, być może w tym roku go w końcu ubierze za całą tą swoją karierę, którą ma w NFL. No, a Arizona gra w takiej trochę słabszej dywizji w tym roku, bo San Francisco, no wiem, tylko mało przegrali, ale przegrali znowu. Seattle przegrał Cincinnati. Z Green Bay. Nie, St. Louis przegrał z Green Bay. Tak, ciągle Seattle, St. Louis. Tak, no Cincinnati świetnie, Andy Dalton, Tyler Eifert ma świetny sezon. No ale to te ostatnie dwa touchdowny były do Tyler Eifert, dokładnie ten sam play. Wszyscy mówią, kurde, co Legion of Boom myślał, że to dopuścili dwa razy dokładnie to samo. No i to był comeback w wykonaniu Cincinnati, taki dosyć mało prawdopodobny. Wydawało mi się, że Seattle... 16 punktów w czwartej kwarcie. Tak, to było niesamowite. Natomiast jeśli chodzi o Seattle, Todd Gurley z St. Louis, tak St. Louis, tak. Todd Gurley 159 yardów rushing, tak. I to drugi mecz z rzędu. W zeszłym meczu miał też powyżej 130 yardów. No ale za to Nick Foles tam źle wyglądał, miał pick sixa. No tam i Aaron Rodgers też miał picka. Dwa piki rzucił, pierwsze piki w Lambeau Field od 2010 roku, co rzucił, tak? 5 lat tam nie miał picka. To jest Aaron Rodgers, on nie popełnia takich błędów, a dwa mecze, dwa interception w jednym meczu rzadko spotykane. I raczej prędko tego nie zobaczymy drugi raz.
ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jednego zawodnika w tej kolejce, Gary Barnidge. Mm-hmm. Widziałem go tak. w dwóch swoich fantasy league. Tight end z Cleveland Browns, bohater Cleveland, ta drużyna złożona troszkę z odpadów, Josh McCown jako QB, kluczowy receiver to Travis Benjamin, Isaiah Crowell jako running back, no i ten Gary Barnidge, który przed draftem był określany jako blocking tight end, czyli gościu, który ma słabe ręce, łapie trzeci mecz z rzędu touchdowny i to łapie w jakim stylu, złapał to nogami i pośladkami, więc... Tak. Klasa sama w sobie, kolejny mecz, dwa z trzech ostatnich meczy powyżej 100 yardów. Świetna robota tego zawodnika. To już wszystko w dzisiejszym odcinku GoLine TV Power Diapas. Widzimy się za tydzień, lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie, no i zacznijcie nas oglądać, bo coś nam te wyświetlenia spadają. Obiecujemy, że naprawimy te małe, piękne mikrofony. Żeby działało. I pamiętajcie o meczu, finał 24 października.